Wodonerzy to grupa, która w naszym regionie realizuje projekty edukacyjne dla dzieci związane z tematem wody. Przygotowują się do kolejnego projektu. Z pomysłem na ścieżkę edukacyjną przeszli do trzeciego etapu konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju. To etap, gdzie wygrana na rzecz budowy ścieżki edukacyjnej jest w rękach mieszkańców. Pierwszy projekt Wodonerzy Strażnicy Wody i Wewnętrznej Przyrody dobiega końca. W listopadzie zamykamy już finalnie ten projekt. On składał się z warsztatów edukacyjnych dla dzieci, które przeprowadziliśmy w Szkole Partnerskiej Lubiszewo. Składał się również z tworzenia pięknej piosenki, którą mam nadzieję kawałek usłyszycie Państwo. Pij z nami wodę z kranu, dobrze przefiltrowaną. Pij z nami wodę z kranu, by zdrowo żyć. Oraz z gry edukacyjnej Wodonerzy, która ma być przystępna dla osób słabowidzących. Jak można tą grę zdobyć? Grę można zdobyć chociażby przez zrzutkę, jak teraz mamy, bo jakby otwieramy się na nową część projektu Wodonerzy z głębin wnętrza w dostępności, której celem jest stworzenie edukacyjnej ścieżki w plenerze, która będzie służyła zdrowemu ruchowi dzieciom w szkole, szkół podstawowych, ale również edukowania na temat wody. Zrzutka jest niezbędnym elementem otrzymania pełnego dofinansowania na nowy projekt. Dokładnie tak. Staramy się o 25 tysięcy z Funduszu Inicjowania Rozwoju. Jest to konkurs grantowy, który składa się z wielu etapów. Jesteśmy w trakcie trzeciego etapu i na tym etapie jest ważne zaangażowanie społeczeństwa, aby doceniło nasz projekt i chciało z nami współpracować. I ważnym elementem jest właśnie wsparcie również finansowe. Ważne jest, abyśmy uzbierali minimum, żeby przejść do kolejnego etapu, 2,5 tysiąca. Jeżeli to uzbieramy do 30 października, to 31 października staniemy przed komisją, żeby przedstawić ten projekt i starać się o to dofinansowanie już ostatecznie. Natomiast zrzutka jest otwarta na kwotę 5400 zł, ponieważ każdy, kto wpłaci pieniądze, ma możliwość wzięcia udziału w ankiecie, który element uważa za taki niezbędny jako pierwszy, aby powstał na tej ścieżce edukacyjnej. I tam to jest do wyboru chociażby koło wiedzy, światowid oraz taki labirynt ciekawy. To kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się utworzenia ścieżki edukacyjnej w Tczewie? Z pierwszych warsztatów edukacyjnych, zakładając, że dostaniemy to dofinansowanie, wszystko ładnie się nam ułoży, także kibicujcie nam i wspierajcie nas, to w przyszłym roku z pierwszych warsztatów dzieci z szkoły z Dąbrówki Tczewskiej, która jest w tym projekcie naszym partnerem, dzieci skorzystają. Już w przyszłym roku myślę, że kwiecień, czerwiec, w zależności jak uda nam się to zakupić, zamontować i zadziałać tutaj też projektowo.